Naprawdę niezwykle doceniam po prostu, jak potrafisz zadać pytanie bardzo sprytnie i taktownie, żeby jednak dojść do tego tematu, o którym wiem, że no, masz ochotę od samego początku naszej rozmowy rozmawiać. To teraz już tak lekko zbliżając się do końca, ale za każdym razem, kiedy się z tobą widzę, lubię przejrzeć sobie twój Instagram i zastanawiam się, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, ile to jest 2 miliony, które cię obserwuje? Dużo chyba. Ile narodowych? To dużo, dużo. Znaczy obserwuje mnie więcej, ale nie każdy tam chce kliknąć, że obserwuje. Wiesz, czy wchodzi i ogląda, bo wiem, bo widzę po statystykach. Wiesz co, nie ekscytują mnie liczby. Ekscytuje mnie to, co można z tym zrobić. A mianowicie, na co to można przekuć, na co dobrego to można przekuć. Bo co by to znaczyło dla mnie, jakby to miało zmienić moje życie, że nie wiem, te powiedzmy zasięgi na Instagramie sięgają kilku milionów, tak? Więcej niż tych oficjalnych jest. I jakby to miało wpłynąć na moje życie, jakby je miało zmienić. Jest to może miłe, tak, że to, co robię, znajduje zainteresowanie, ale najważniejsze jest, co mogę z tym zrobić. A mogę pokazywać wspaniałych ludzi. I nie mówię tu o tym, żeby tak każdego dnia wrzucać, co u mnie słychać, bo uważam, że to jest akurat najmniej interesujące i z przyzwoitości od czasu do czasu wrzucam jakąś informację o sobie, bo tak naprawdę uważam, że jest tyle fantastycznych, ciekawych, inspirujących ludzi, że tam w ogóle mnie to by mogło nie być. Tak? Jakby moim celem jest tak naprawdę pokazywanie właśnie tych osób, często kobiet, przyznaję, bo to taka moja specjalizacja, ale nie tylko. Pokazywanie niezwykłych historii o ludziach, którzy po prostu no, mają odwagę i wierzą, że niemożliwe nie istnieje. Pokazuje też cudowne miejsca, do których się można wybrać, niekoniecznie te na krańcach świata, również na krańcach Polski, więc te social media, które prowadzę, to jest takie miejsce spotkań dla ludzi, którym się chce. Mhm. I eksplorując wczoraj twój profil na Instagramie, patrząc sobie, jak on wygląda, wszedłem w osoby, które ty obserwujesz i zauważyłem, że wśród osób, które obserwujesz, nie ma już Przemka Kossakowskiego i zastanawiam się, czy jest może na to jakiś wymierny powód, powiedzmy związany z publikacjami, które pojawiły się ostatnio w internecie. Naprawdę niezwykle doceniam po prostu, jak potrafisz zadać pytanie bardzo sprytnie i taktownie, żeby jednak dojść do tego tematu, o którym wiem, że no, masz ochotę od samego początku naszej rozmowy rozmawiać i właśnie o to zapytać. Już znam cię na tyle. Ja z przyjemnością bym odpowiedziała na to pytanie, ale uważam, że dzisiaj jest tak szczególny dzień, który jest poświęcony kobietom niezwykłym, bohaterkom, jak już powiedziałam, dnia codziennego i bohaterkom zmagań sportowych, jest poświęcony paraolimpijkom. I naprawdę nie ośmieliłabym się w tak wyjątkowym dniu kierować uwagi nie na nie, tylko na siebie. I wydaje mi się, że to, co w życiu jest najważniejsze, to jest jednak pokora i cisza czasem. Mhm.